jeśli ktoś, no nie wiem, w maju powiedziałby mi, że Milan będzie królem okienka transferowego, zareagowałbym tak. Ale przyszło okienko i ono trwa, ono dopiero się rozkręca, a Milan rzeczywiście jest królem okienka. Ten klub zrobił takie transfery, jakich nie zrobił nikt inny. Także w tym odcinku powiem wam o 5 transferach, które są najlepsze według mnie w Milanie, a także o 3 plotkach transferowych, które jeszcze mogą się stać, bo to wcale nie koniec transferów. Ci Chińczycy, którzy kupili Milan, mówią tak: my jeszcze nie skończyliśmy. Jeszcze mamy 100 milionów, także kupimy jeszcze pół Europy. Ale tak naprawdę to nie jest koniec i jeszcze jest kilku zawodników, których Milan może kupić. Ogólnie znalazłem na internecie taką grafikę, która prezentuje skład Milanu przed transferami i po. I zobaczcie, że tam naprawdę pół składu można wywalić i wstawić zawodników, którzy są kupieni. Ci kupieni są bez numerów na koszulkach, dlatego że jeszcze nie wiadomo, kto z jakim numerem będzie grał, ale to są ci nowi zawodnicy właśnie kupieni w tym sezonie. Także teraz 5 transferów, które są według mnie najlepsze w tym okienku, właśnie zrobionych przez Milan. Także oglądajmy. Ale na początku zostawcie łapkę w górę, a jeśli jesteście nowi, zostawcie subskrypcję, jeśli interesujecie się piłką nożną i chcecie więcej filmów na moim kanale oglądać na bieżąco, klikaj w ten tutaj czerwony przycisk i będzie wszystko tak, jak powinno być. Lecimy. Najgłośniejszym i najdroższym transferem tego roku w Milanie jest Bonucci. Zawodnik, który grał w Juventusie, który grał w finale Ligi Mistrzów przeciwko Milanowi, Realowi, nie Milanowi, hello. Ja się nigdy nie spodziewałem, że Milan zrobi taki transfer, bo to jest naprawdę rewelacja. To jest niesamowity zawodnik, co prawda on ma 30 lat, Milan dał za niego 45 milionów euro, co i tak jest dużą kwotą jak na tak starego zawodnika, bo 30 lat to są około 3-4 lata grania na topie. Także po 3-4 sezonach Bonucci powie bye bye i poleci pewnie do Ameryki albo do Chin, ale póki co jest w Milanie i to będzie takie wzmocnienie obrony, bo naprawdę obrona Milanu teraz ma kapitana, ma takie super wzmocnienie, ma taką skałę, jaką jest właśnie Bonucci i to jest najlepszy według mnie transfer Milanu w tym okienku. Ale są też inne ciekawe, na przykład Ricardo Rodriguez. Zawodnikiem Wolfsburga interesowały się na przykład 2 lata temu największe kluby świata, takie jak Manchester United jak zwykle, bo oni zawsze wszystkimi są zainteresowani, ale było zainteresowanie właśnie Rodriguezem. A on przyszedł do Milanu, który się odbudowywuje i tak naprawdę ci zawodnicy, którzy przychodzą, nie mają gwarancji tego, że będą grali w zajebistym klubie. Dlatego, że no Milan musi się zgrać. Ci zawodnicy są naprawdę z kilku różnych lig, z kilku różnych krajów i oni nie znają siebie, więc muszą się zgrać i to zgranie musi przyjść nie po pierwszym meczu, nie po drugim meczu, bo to jest niemożliwe, tylko jak najszybciej, załóżmy po 10 meczach. Myślę, że wydaje mi się, to jest taki okres, gdzie już ci zawodnicy są znani między sobą i wiedzą, jak grać ze sobą, więc to od razu nie będzie tak, że Milan zacznie grać zajebistą, kosmiczną piłkę od razu, tylko to wymaga czasu, żeby ten skład się dograł i zgrał ze sobą. Wszyscy teraz mówią, że hello, Milan będzie mistrzem Włoch. Według mnie nie, według mnie Milan w tym roku powalczy o top 2 z Romą i z Napoli o wicemistrzostwo, bo Juventus jest nadal poziom wyżej, jeśli chodzi o piłkarzy, jeśli chodzi o zgranie, a Milan, myślę, że wicemistrzostwo w tym roku jest w zasięgu tego klubu, a o mistrza będą się bić za rok, może za 2 lata. Patrząc na to, jak wygląda rynek w tym roku, 18 milionów euro za takiego obrońcę, jakim jest Ricardo Rodriguez, to jest naprawdę okazyjna cena i wydaje mi się, że przez ten transfer właśnie Milan jeszcze polepszył swoją obronę, będzie ona jedną z najlepszych w Europie, bo zarówno Bonucci, jak i Rodriguez, jest też Musacchio, który przyszedł, jest Conti, który przyszedł, więc ta obrona jest cała jakby zrobiona od nowa, ale ci zawodnicy są naprawdę rewelacyjni i według mnie oni dadzą gwarancję tego, że Milan będzie miał dobrą obronę w tym sezonie. To jest dobra obrona, to jest dobry klub i zobaczymy, jak będą wyglądali. Kolejnym zawodnikiem, który przyszedł, jest Hakan Çalhanoğlu. Dla mnie to był szok, jaki to zobaczyłem. Ten zawodnik to jest jedna z takich, może nie największych gwiazd, ale taki top, jeśli chodzi o Bundesligę. On grał w Leverkusen, on się tam świetnie prezentował. Był transfer, wiadomo było, że gdzieś przejdzie, ale nikt nie wiedział, że aż do Milanu, bo to jest naprawdę ciekawy transfer Milanu. I tak naprawdę Çalhanoğlu też ryzykuje, bo też nie wie, jak Milan będzie grał w tym sezonie, ale ryzykuje tym, że mógł być w innym klubie, jakimś w miarę dobrym, lepszym niż Leverkusen na pewno, a tymczasem będzie w Milanie, który się buduje, co prawda odbudowuje swoją potęgę, ale to wymaga czasu i też nie wiadomo, jak ten Milan będzie grał, o tym mówiłem już wcześniej, więc Çalhanoğlu, dobry transfer Milanu, to jest naprawdę duże ryzyko zawodnika, który przyszedł za około, powiedzmy sobie, 22 miliony euro, czyli tak jak widzimy, Milan nie wydaje kosmicznych kwot, bo to nie są kwoty rzędu 100 milionów czy 90, ale to są naprawdę dobrzy zawodnicy, młodzi, perspektywiczni, kupieni za taką sensowną kwotę, powiedziałbym. Dać za Çalhanoğlu 22 miliony to naprawdę jest dobry deal dla Milanu i dla samego zawodnika także. Zobaczymy, jak będzie grał Hakan Çalhanoğlu. Kolejnym zawodnikiem jest Andrea Conti.
Co prawda nie wiem, za ile on przyszedł, bo nie mam takiej informacji właśnie w tej aplikacji, którą sprawdzam transfery, ale jest on kupiony przez Milan i to jest pewnie. Powiem szczerze, nie oglądam ligi włoskiej tak bardzo jak na przykład ligi angielskiej czy hiszpańskiej. Nie znam się tak bardzo na tej lidze, ale zawodnik, jakim jest Conti, wyróżniał się w Atalancie. Jest to obrońca, który grał w takim średniaku, bo jednak Atalanta to jest taki średniak włoski, powiedziałbym. I on w tym klubie się wyróżniał, trzymał całą linię obrony. Odnalazł go Milan, wyhaczył go Milan, kupił go pewnie za sensowne pieniądze, bo nie mam tutaj kwoty, ale tak się domyślam, że skoro Çalhanoğlu czy Rodriguez przyszli za sensowną kwotę, także Conti przyszedł za sensowne pieniądze. I wydaje mi się, że to będzie dobry deal, bo ta obrona Milanu, mimo tego, że jest niedograna ze sobą, bo ci zawodnicy się nie znają, Bonucci, Rodriguez, Conti, to jednak mimo wszystko ona po czasie, gdy się zgrają ze sobą, będzie naprawdę błyszczała. Jestem tego pewien, bo to są zawodnicy gwarantujący dobrą obronę, dobrą jakość gry, po prostu spokój w defensywie, tak to można powiedzieć o tym najprościej. Bonucci, Rodriguez, jest też Musacchio, który już też właśnie mówiłem, że przyszedł. Wątpię, że oni będą grali wszyscy razem, dlatego że to jest czwórka, która się nie zna, a w obronie musi być ta dyscyplina i to zgranie, więc tutaj wątpię, że wszyscy wejdą naraz do składu, ale wydaje mi się, że będzie to obrona, która będzie jedną z najlepszych we Włoszech, jeśli nie w Europie. Zobaczymy, jak to będzie. No i ostatnim zawodnikiem, po prostu też hitem dla mnie, to jest szok. André Silva z FC Porto. André Silva, rocznik 95, zawodnik 3 lata starszy ode mnie i jest on typowany na gwiazdę w Milanie, dlatego że ma, no tak jak mówię, 21 lat. Jest to młody zawodnik, który może się rozwinąć i on jest typowany w Portugalii na następcę Ronaldo, bo jest to naprawdę perspektywiczny gracz, który w tym wieku, to jest rocznikowo 22 lata, jest już na naprawdę wysokim poziomie i dla Milanu może to być tylko wzmocnienie. Wydaje mi się, że Milan poukłada to w ten sposób, że będzie albo Carlos Bacca i André Silva, albo właśnie ze skrzydłami i André Silva na środku. Wydaje mi się, że on jest lepszy niż Bacca w tym momencie, który jest już też zresztą dosyć stary, starszy od niego na pewno kilka lat. Więc wydaje mi się, że to jest też dobry transfer, którym Milan zagwarantował sobie spokój w ataku na kilka sezonów, bo to nie jest Bonucci, który za 3 lata skończy karierę. André Silva ma przed sobą może jakieś 12 lat topu, jeśli oczywiście nic się nie stanie, typu kontuzja czy coś tam niedobrego, ale jeśli będzie wszystko ok, to jest około 10-12 lat topu. Więc wydaje mi się, że to jest dobry transfer, który Milan, tak jak mówię, zapewnił sobie albo wysoką kwotę transferu, bo gdzieś on przejdzie gdzieś dalej, nie wiem, do Barcelony czy gdziekolwiek, to będzie to taka kwota za 2-3 lata, załóżmy. A jeśli zostanie w Milanie, to będzie to naprawdę dobre wzmocnienie i gwarancja tego, że będzie miał kto w Milanie strzelać bramki przez około 10 lat spokojnie. No, wydaje mi się, że gdzieś transfer będzie tego zawodnika wyżej, ale jeśli nie, to naprawdę jest to gwarancja sukcesu właśnie w Milanie. No i teraz, moi drodzy, przedstawiam wam trzech zawodników, którzy według mnie, jeśli by przyszli do Milanu, to będzie po prostu kosmos, jeśli oni przyjdą, bo to będzie... No, mózg mi się zjara, jeśli będą kolejne transfery, szok i niedowierzanie. Lecimy. Pierwszym z tych zawodników jest Andrea Belotti, czyli gracz Torino, też klub włoski. I o ile samo Torino to jest średniak, powiedzmy sobie szczerze, to jest były klub Glika właśnie we Włoszech, to jest taki, no, niby tam ma puchary, jakieś tam Liga Europy, ale to nie jest ten top, tak jak właśnie Juventus czy Napoli chociażby. A Belotti, który tam się nastrzelał bramek i to była jedna z objawień Ligi Włoskiej, przechodzi do Milanu, jeśli to będzie prawda. I jeśli teraz przejdzie on do Milanu, to musi być sprzedany Carlos Bacca, bo to jest niemożliwe, żeby i André Silva, i Bacca, i właśnie Belotti grali razem. Więc podobno Bacca pójdzie do Marsylii, a przyjdzie Belotti na jego miejsce. Nie wiem za ile, bo nie ma podanej kwoty. To jest bardzo prawdopodobne. Wydaje mi się, że to będzie potwierdzone za kilka dni, że właśnie Belotti przejdzie z Torino do Milanu. Kolejny dobry napastnik i młody, to jest ważne. Kolejny zawodnik, który może przyjść do tego klubu, to jest Renato Sanchez z Bayernu Monachium. Ten dzik właśnie z FIFA 17. To podobno mówi się o wypożyczeniu, że to będzie na przykład roczne czy dwuletnie wypożyczenie z możliwością pierwokupu przez Milan za około 40 milionów euro chyba. 40 milionów, które Milan chce zapłacić za Sancheza właśnie po wypożyczeniu, to jest dużo, bo ten zawodnik no mało co grał w tym sezonie właśnie w Bayernie Monachium, także Monachium umie robić transfery, bo kupiło, załóżmy, Hamesa, znaczy wypożyczyło z opcją pierwokupu za tanie pieniądze, za 30 chyba milionów euro, plus ta kwota wypożyczenia, i sprzeda Sancheza drożej. To by był dobry deal dla Bayernu i dobry też deal dla Milanu, który skoro ma pieniądze, chce je wydawać, może je wydać w ten sposób. Jest to też młody zawodnik, który gdy odbuduje formę, będzie gwarancją dominacji w środku pola Milanu i to jest oczywiście fakt. Ja na przykład ze Bertolacciego, Sancheza tam widzę spokojnie, wydaje mi się, żeby złapał pierwszy skład i grał w Milanie przez kilka lat na wysokim poziomie.
I ostatni. Po prostu to jest transfer sezonu, gdyby to było prawdą. Pierre-Emerick Aubameyang. Tak jest, ten Pierre-Emerick Aubameyang, ten z Borussii właśnie. Król strzelców Ligi Niemieckiej w Milanie. Brzmi prawdopodobnie. Także moi drodzy, jeśli on by przyszedł, to nie przyszedłby Belotti. Tak mi się wydaje, bo oni już by kupili wtedy trzech napastników, co jest niemożliwe. Mówi się też o Moracie, właśnie, że przyjdzie do Milanu Morata, ale to jest dla mnie mało prawdopodobne. Znacznie bardziej jest prawdopodobne dla mnie właśnie transfer Aubameyanga za 60 milionów euro z Borussii Dortmund. Wow! Z tych trzech, czyli właśnie z Belottiego, Sancheza i właśnie Aubameyanga, ten trzeci oceniam na najmniej prawdopodobny, bo to jest jednak zawodnik, który szuka czegoś, wydaje mi się, sprawdzonego, tak jak chociażby Real Madryt, czy inny klub, który jest sprawdzony, a nie Milan, który dopiero się buduje i szuka właśnie wzmocnień gdziekolwiek, więc wydaje mi się, że Aubameyang nie przyjdzie do Milanu, przyjdzie Belotti, ale jeśli by Aubameyang przyszedł do Milanu za 60 milionów euro, to by był dobry deal dla Milanu, bo 60 milionów euro w dzisiejszych czasach z takim zjebanym rynkiem, jak dzisiaj jest zjebany rynek, bo to jest naprawdę coś szalonego, to jest kwota może nie tanio, ale tak okazyjnie w miarę. Za takiego gościa, który gwarantuje 20 bramek w sezonie na spokojnie, a może też więcej, to jest w każdym razie klucz strzelców Ligi Niemieckiej. Wygrał z Lewandowskim ten pojedynek, także to jest naprawdę dobry zawodnik. Także moi drodzy, to by było to, o czym chciałem opowiedzieć dzisiaj. Podłączę ten odcinek pod plotki transferowe. Drugi odcinek z plotek transferowych to będzie właśnie ten odcinek. A napiszcie w komentarzach, jak wy sądzicie, czy Milan będzie mistrzem Włoch, czy nie będzie. Czy te transfery są spoko, czy nie spoko. Kto jeszcze przyjdzie, a może już nikt nie przyjdzie do Milanu. Piszcie w komentarzach, czekam i z chęcią poczytam. No właśnie, z chęcią poczytam. A jeśli ktoś napisze sensownie, przypnę serduszko do komentarza, a dlaczego by nie. A w tym filmie to wszystko, także widzimy się w kolejnych filmach. Na razie i cześć. Yo.